Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Wiesław Chrobot, wiceprezes Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa w Płocku. Dzień dobry wszystkim. Wiesiu, Płock Orlen Polish Open ponownie zagości w Płocku. Powiedz, na kiedy zaplanowaliście to wydarzenie? Generalnie już za tydzień, czyli gry rozpoczynamy 25 i turniej będzie się kończył 28 na kortach na Stadionie Miejskim w Płocku. Natomiast no już pierwszych uczestników powitamy w Płocku 22. W tym roku mamy zawodników z 19 krajów, także to jest około 50 zawodników. Jeszcze do końca nie wiemy ile, ponieważ no zawsze na samym końcu jest coś takiego, że parę osób się wycofuje, bo chce. Dzisiaj na przykład Niemiec Sommerfeld napisał dziką kartę, którą dostał do turnieju, także to się, ta liczba się zmienia. Ale w każdym razie będziemy rozgrywać pełne drabinki singla męskiego main draw i debla męskiego. To singiel na 32 zawodników, debel na 16, 8 kobiet, 8 zawodników w kategorii quad. Także tak jak jest w regulaminie Światowej Federacji, czyli pełna drabinka we wszystkich kategoriach, które mają prawo startu. Mhm. Rozumiem, że już nie przy Łukasiewicza, teraz rozgrywacie zawody przy Mickiewicza, tak? Tak, korty przy Stadionie Miejskim na Łukasiewicza 34 zostały zlikwidowane. Były własnością Urzędu Miasta. Myśmy tylko dzierżawili od miasta, natomiast teraz już treningi zawody odbywają się na kortach i zewnętrznych, i wewnętrznych, czyli na hali tenisowej Stadionu Miejskiego. Jest tam położona w tej chwili nawierzchnia bardzo dobra dla wózkarzy. To jest nawierzchnia hard akrylowa i wszyscy sobie chwalą tą nawierzchnię. I myślę, że dobrze, bo przynajmniej są równe warunki w różnych warunkach pogodowych. Te korty są równe, nie podlegają deformacji, tak jak przy kortach ceglastych, czyli komfort grania dla zawodników jest dużo większy. Cieszymy się, że ten obiekt powstał, chociaż no, marzy nam się troszeczkę większy obiekt, ale to na ten czas jest to wystarczający obiekt dla tenisa na wózkach w Polsce. Dla was jako organizatorów to jest też chyba wygodniej, że nie musicie przejmować się padającym deszczem, który często wam psuł szyki podczas tego wydarzenia. Tak, w tamtym roku były takie sytuacje, że nawet na przykład Mistrzostwa Polski, które powinny się rozgrywać na kortach otwartych, ze względu na pogodę, padał każdego dnia deszcz, wiał mocny wiatr, wszystko rozgrywaliśmy na hali, ale no wszystko rozegraliśmy, mistrzostwa się odbyły i tutaj no dzięki temu, że jest to zabezpieczenie przed złymi warunkami pogodowymi, możemy przyjmować turnieje rangi międzynarodowej i Mistrzostwa Polski do organizacji w Płocku. Mhm. Tenis na wózkach w Płocku to tak ogromna historia, że właściwie nierozerwalnie wiąże się właśnie z tym miastem. Powiedz, ile to już jest lat? No, znaczy generalnie w 1994 roku rozpoczęliśmy, były rozgrywane pierwsze Mistrzostwa Polski we wrześniu na kortach Łukasiewicza. Natomiast do tej pory no, 28 razy organizujemy już przez 28 lat organizujemy Płock Orlen Polish Open. No, ta nazwa ewoluowała, bo wiadomo, że nie było PKN-u kiedyś, mm-hmm. tylko była Petrochemia, ale zawsze PKN był z nami. I tak samo jak był tutaj Petronius jest z nami, było Petroecho z nami. Także że przez te 28 lat mamy wiernych, sprawdzonych partnerów i cieszymy się, że tak długo jest to na pewno największy, najstarszy turniej w Polsce, jeden ze starszych w Europie, że przez tyle lat mamy stabilną organizację, stabilnych partnerów, stabilne finanse, żeby organizować ten turniej na tym poziomie. To jest coś niesamowitego. Muszę przyznać, że właśnie przez tyle lat udało się zorganizować tak dużą międzynarodową imprezę, bo taki wysiłek organizacyjny z waszej strony jest chyba ogromny, żeby to wszystko dopiąć. Powiedz, co w ciągu tych 28 lat tak najbardziej zapadło ci w pamięć? Jakie wydarzenie z
Było takich parę, no chyba takim zawsze wspominamy z uśmiechem, jak był remont mostu i zawodnicy, ze względu na to, że był też zbiegłość to z remontem hotelu Petropol, to był jedyny hotel taki, co mógł przyjąć tych zawodników, stanęliśmy przed problemem, czy organizować, czy odwołać turniej. Jednak no, ja miałem doświadczenie z innej dyscypliny rakietkowej, z badmintona, że nie należy odwoływać, tylko za wszelką cenę zrobić. No i tutaj znaleźliśmy obieg też w remoncie, to był obiekt wczasowy fabryki maszyn żniwnych w Soczewce i zawodnicy codziennie dwa razy przeprawiali się przez most pontonowy i rzeczywiście dla nich to była wielka też przygoda i do tej pory wspominają ci, co przyjeżdżają do Płocka, wspominają, że zapamiętają do końca życia te bujanie się na moście, te czekanie na przeprawę i rzeczywiście to tak najbardziej zapadło w pamięć. Były też turnieje takie, które ze względu na pogodę musieliśmy rozciągać. Był taki turniej bodajże w 98 roku, gdzie finał rozgrywaliśmy dopiero po południu na asfalcie. Na kortach przy Łukasiewicza 34, ponieważ no, padał deszcz, było zimno i nie było możliwości wjechania wózkami na korty ceglane. I rzeczywiście była szaleńcza, później szaleńczy transport Martina Legnera z Austrii na lotnisko i taka ciekawostka jest, że ta koleżanka, która z nami współpracowała, załatwiła, że samolot czekał na Martina. Jest to w tej chwili niemożliwe, ale były też takie czasy i to mile wspominamy. Natomiast doceniamy sobie przez te wiele lat to stałe partnerstwo, które jest przy organizacji i też mamy takich starych znajomych zawodników, którzy rzeczywiście przez wiele lat przyjeżdżają i od pierwszego turnieju aż po dzień dzisiejszy i to zarówno z Polski, jak i z całego świata. No mi zdarzyło się kilka razy być nie tylko na zawodach, ale i na waszej imprezie integracyjnej już po zawodach. Wydaje się, że wy jesteście jak jedna wielka zgrana rodzina. Tak, to znaczy my mamy takie przeświadczenie, że my oddajemy serce całe przy organizacji i oni to czują po prostu. Nie zawsze mamy te najlepsze warunki, bo rzeczywiście do gry na innych obiektach w Europie być może lepsze, ale ta nasza serdeczność, ciepło, które im oddajemy, oni to czują i to podkreślają. I mam nadzieję, że tak będzie dalej. No, jest nowe pokolenie tych organizatorów, wprowadzamy młode osoby do organizacji. I być może no, ja tak się świat cały zmienia, tak samo i u nas na turnieju się zmienia. Tej imprezy integracyjnej już nie ma, bo tutaj no, wiemy, że to raz, że są to koszty, a dwa, że był taki czas, że dużo zawodników wyjeżdżało, zanim doszło do tej imprezy. W związku z tym ta frekwencja na tych imprezach integracyjnych była dość niska. I wzorem tak też innych turniejów w Europie przestaliśmy organizować tą imprezę. Może szkoda, że tak było, ale może wrócimy do tego, żeby się spotkać, pośmiać, potańczyć i poczuć tą atmosferę taką pozatenisową troszeczkę. A powiedz, kto z zawodników już potwierdził swój udział? Jacy faworyci się tutaj pojawiają? Znaczy, generalnie my od kilku lat mamy swojego faworyta, Kamila Fabisiaka. Kamil będzie rozstawiany z numerem 1 w turnieju Polsko-Orlen Polish Open. Z numerem 2 będzie Austriak Riddle, dość mocny zawodnik, natomiast Kamilowi nie zdarzyło się z nim przegrać. I myślę, że to jest taki, na papierze to jest taki finał, no ale być może będzie niespodzianka ze strony Tadeusza Kruszelnickiego, bo Tadeusz Kruszelnicki pomimo swoich lat, nie wypominając mu tutaj tych lat, czuje się świetnie, jest w dobrej formie
i na pewno jest zawodnikiem groźnym, groźnym dla wszystkich. Także tutaj, tutaj też widzimy taką możliwość, że finał może być polski, w zależności teraz od losowania, bo Kamil jest numerem 2, Riedel 2, Riedel z numerem 2, Kamil 1, a Tadeusz Kuszyński z numerem 4 i tutaj w zależności od losowania zobaczymy, do kogo trafi. Natomiast no, liczymy też na dobrą postawę Piotrka Jaroszewskiego. Startuje cały skład osobowy. Tutaj Płocki jest w ósemce. Jeszcze mamy Dominika Bukałę, który był z kadrą narodową na Mistrzostwach Świata z Piotrkiem i z Kamilem. I tutaj dodam, że właśnie ten skład był uzupełniony jeszcze o Tadeusza Kuszylińskiego i taka miła niespodzianka, nie spodziewaliśmy się tego, na Mistrzostwach Świata w Portugalii zajęli 8. miejsce. Nie wierzyli, że tak będzie do końca. Tu trochę szczęście im dopomogło. No i dobra gra przede wszystkim. Cieszymy się, że spośród grona tych wszystkich startujących zawodników do Mistrzostwa Świata są najpierw eliminacja, które Polacy zajęli drugie miejsce za Francuzami. Natomiast no, dostali dziką kartę do Mistrzostw Świata i walczyli tam 8. miejsce. W przyszłym roku nie będą musieli grać w eliminacjach, co jest dość ważne z punktu widzenia takiego sportowego. Także jest kilku faworytów. Zawsze w tenisie jest tak, że może ktoś przyjechać i sprawić niespodziankę i dobrze by było, bo tak z góry powiedzieć, że Kamil wygra, to tak troszeczkę jak w Totolotku. No. Ja bym obstawiał Kamila w każdym bądź razie. Ale może się pojawi jakaś niespodzianka. Tak. Płock Orlen Polish Open to wasza sztandarowa impreza, ale nie jest jedyną, jaką organizujecie. Tak, od tamtego roku organizujemy jeszcze 3 turnieje Futures, oprócz tego turnieju. Jest to ze względu takich organizacyjnych, czyli połączyliśmy Płock Orlen Polish Open, połączyliśmy z drugim Futuresem, to jest Płock Cup, po to, żeby zawodnicy po prostu przyjeżdżali na 2 turnieje jedną podróżą. I rzeczywiście tutaj mamy zawodników z kontynentów i amerykańskich i mamy zawodniczkę z Chin i mówię, była taka sytuacja, że no czekamy jeszcze, że jeszcze być może będą zawodnicy z Nigerii, bo czekają na decyzję wizową, która prawdopodobnie dzisiaj będzie, czy dostaną wizę, czy nie, to będą grać. No, w paru przypadkach, na przykład Pakistańczycy nie dostali wiz polskich i nie przyjadą, no ale no, na początku mieliśmy zawodników z 22 krajów, po w tych wnioskach wizowych i po wycofaniach mamy zawodników 19 krajów, to też jest jeden z lepszych takich wyników, jeżeli chodzi o narodowość zawodników, którzy biorą udział w Płock Orlen Polish Open. W jesieni, w połowie września organizujemy następne 2 futuresy, też tak w jednym bloku i mamy nadzieję, że zawsze taka jest obawa, czy zepniemy to finansowo, ale miejmy nadzieję, że postaramy się dzięki wsparciu sponsorów i darczyńców, że to się uda. No w takich przypadkach zawsze wiem, że chcecie, nie wiem, czy musicie, ale wymieńmy tych partnerów, którzy was wspierają, oprócz PKN Orlen. No tutaj dużą pomoc mamy od Urzędu Miasta Płocka i tutaj jest taki, natomiast no są pomniejsze firmy, jak Poczt, Tomasz Łydkowski, jak Belvedere Group, który nam oprócz wsparcia finansowego oferuje nam produkt, jakim jest kawa, a tych kaw wypijamy około 800 w czasie turnieju. Także to też jest bardzo duże wsparcie. Są pomniejsi partnerzy, za których dziękuję i rzeczywiście oni nawet bez tego, że ich wymienię, ale są z nami. Dość poważnym wsparciem jest pomoc Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tutaj dostajemy na start zawodników kadry narodowej, dostajemy pieniążki poprzez Polski Związek Tenisowy. Także tutaj są ci główni partnerzy,
których bym chciał tutaj wymienić. I miejmy nadzieję, że to są stali, sprawdzeni ci partnerzy i będą przy nas jeszcze przez wiele lat. No ja też mam nadzieję, że jeszcze wiele, wiele lat Popo będzie obecne w Płocku, a tobie chciałam bardzo pogratulować, bo przez wiele lat jesteś twarzą tej imprezy i chyba głównym organizatorem, współorganizatorem. Jak to wytrzymujesz? Jest w porządku, bo pomimo wieku już jakieś tam pewnie odczuwam jakieś swoje braki takie może organizacyjne, ponieważ tutaj przed wejściem do studia rozmawialiśmy, że ten świat się zmienia i się robi bardziej elektroniczny, czyli tutaj często nie mamy takich umiejętności my organizatorzy, żeby w świecie tym elektroniki elektrycznym, tym TikTokowym, Facebookowym się poruszać. Wprowadzamy młodych ludzi i miejmy nadzieję, że oni nas wprowadzą też w ten świat i oni później będą prowadzić ten turniej od strony tej medialnej, bo wiadomo, że w tej chwili już te gazety, jak one drukowane jest, mają mniejszy, tracą na można powiedzieć, na popularności, no ale jeszcze się trzymają niektóre tytuły. Jeszcze się trzymamy. Tak, i życzę wam tego. Łatwo nie jest, to od razu mówię. Łatwo nie jest, bo pamiętam, jakie nakłady dawniej były, jakie są teraz, no ale zawsze to, ja mówię zawsze, ja też chętnie biorę do ręki gazetę i tą gazetę bierze do ręki też moja żona, jeszcze mój syn i tak dalej, także, że ten nakład jest wielokrotny, nie, się przeglądany, nie, przeglądana jest ta gazeta. Jak my powtarzamy, laptopem muchy nie zabijemy. O tak. A gazetą owszem. Tak. I dlatego mówię, no być może no inaczej trzeba podejść do tych spraw medialnych. Na pewno już teraz to się bardziej liczy. I czeka nas to takie przeobrażenie. Już wiem, że już będziemy mieli TikToka obsługiwanego, Instagram też i na tym ćwierkaniu może trochę mniej, nie, ale też będziemy starali się te wszystkie media obsłużyć w czasie turnieju. Zwłaszcza tego pierwszego Płock Orlen Polish Open, tam trochę więcej osób pracuje przy tym turnieju. Mhm. Około 30 osób będzie obsługiwać turniej. Kiedyś dawniej, jak było troszkę, mieliśmy troszkę więcej finansów, to dochodziło praktycznie, żeby dobrze zorganizować, mówię tak, na dobrym poziomie i w cudzysłowie nie napracować się, to takie są standardy, że na jednego startującego powinna być jedna osoba do obsługi turnieju. Czyli jak jest 50 zawodników, to 50 osób do obsługi. Mm-hmm. I takie są po prostu standardy i u nas troszeczkę oszczędniej to robimy. Mhm. Wspomniałeś o tych 800 kawach. Masz jeszcze inne jakieś tego typu ciekawostki? No, ci, co grają w tenisa, to prawie 500 piłek zużywamy na jeden turniej, na ten czterodniowy. Wypijają około 1000 litrów napojów, także zawodnicy, w zależności to jest od pogody, takie ciekawostki są. Ten budowanie turnieju jest troszeczkę dłużej niż składanie, bo lepiej, jak mówię, burzyć niż budować, ale też będzie pracowało około 15 osób przy budowaniu turnieju. Miejmy nadzieję, że wszystko, tak jak co roku, zdążymy na czas i zawodnicy przyjadą i będą zadowoleni z tego, że grają w Płocku. Ja tutaj też doceniam rolę wolontariatu. Będziemy mieli kilku wolontariuszy, że zawsze ci wolontariusze przychodzą, opiekują się zawodnikami, pokazują im Płock i rzeczywiście ten Płock, ja jako urodzony Krakus mówię, że mi się podoba i pięknie jest i staram się pokazywać go i tak samo wolontariusze pokazują to, co w Płocku jest najlepsze, najcenniejsze i najładniejsze. Wiele osób jest zdziwionych w ogóle, że mamy takie zbiory secesji, że dwóch praktycznie królów, bo ja zawsze mówię królów, nie, chociaż oni pełnili funkcję tych książąt, które kierują państwem, że mamy co pokazać, że jest siostra Faustyna i tak dalej, że mamy niesamowity widok ze Skarpy Wiślanej.
słynne molo, które już myślę, że nikt się z tego mola nie śmieje, tak jak poprzednie. Zdarzają się jeszcze, ale myślę, że to coraz mniej jest, bo efekt turystyczny jest naprawdę bardzo fajny. Ja myślę, że tutaj przyszłościowo, tak jak wskazują niektórzy uczestnicy, że mamy piękne miejsce, żeby je być może lepiej trochę zagospodarować, ale to myślę, to nie od razu Kraków zbudowano, tak samo i nie od razu Płock zbudowano, że tak jak teraz mamy się czym pochwalić, to za 10 lat też będziemy się mieli czym pochwalić. Dokładnie tak. Czekamy więc na rozpoczęcie 28 Płock Orlen Polish Open. Troszeczkę o programie. 24 mamy losowanie, takie oficjalne losowanie po potwierdzeniu przyjazdu. 25 od godziny 9 gramy gry eliminacyjne. Przez dwa dni, w piątek po południu już będą rozgrywane pierwsze półfinały, w sobotę będzie finał gry deblowej, gdzie około godziny 16, a w niedzielę finały gier singlowych rozpoczynamy. Także zapraszamy, gramy cały dzień, także zapraszamy na korty Miejskiego Centrum Sportu przy ulicy Sportowej 3. Zapraszamy serdecznie. Wszyscy mogą kibicować i myślę, że na pewno warto. Kibicujmy Płoczanom, także zawsze się cieszymy, jak oni zwyciężają. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Moim gościem był Wiesław Chrobot. Dziękuję bardzo.